Siemanka, witajcie w następnym odcinku, jak nagrywać gry na YouTube i jak polepszyć swój kanał. Następny temat, co będziemy rozmawiać, nagrywam w samochodzie, bo cały dzień się w samochodzie prawie będę. I ta rozmowa, nie muszę być w domu, mogę być w aucie. Jak mówiłem wam sprzęt, to zapomniałem powiedzieć wam parę rzeczy. Mikrofony, słuchawki potrzebne są, kamery. Kamery są opcjonalne, ale słuchawki i mikrofony są krytyczne. Jeden mikrofon, co ja wam bym polecał, to jest taki jak ten. Jak widzicie, to jest Zoom H2N, H2N model. On jest na baterię, to jest cały zestaw tutaj jest. On nagrywa i odtwarza, wszystko robi to, nie? To jest mikrofon z nagrywarką od razu. Włączę go, pokażę wam później, zrobię kompilację, jaka różnica głosu jest. Chwileczkę tylko, ok. Także on nagrywać potrafi do przodu, do tyłu, na boki i 360 stopni dookoła. Czystość głosu jego jest o wiele lepsza niż zwykłe mikrofony. Kosztuje, ja myślę, kosztował on jakieś $140. Czyli to nie jest tania rzecz, ale niestety jest potrzebna. Przepraszam za to. Potrzebna jest z tego powodu, że dźwięk powinien być jak najlepszy na wideach twoich, na twoich filmikach. Czasami dźwięk jest bardziej ważny niż obraz. Pomimo, że to YouTube, każdy myśli, że to chodzi o filmik, ale im masz lepszy dźwięk, tym wszystko inne lepiej wychodzi. Ludzie bardziej, tak jak ja powiedzmy oglądam film, może być najlepsza kamera, ale jeżeli dźwięk jest słaby, no to tego filmu za bardzo się nie chce oglądać. Także też próbuję mieć najlepszy dźwięk, jaki mogę. Nie zawsze to jest realistyczne, no bo naprawdę dobre mikrofony kosztują po ponad $1000. Na to mnie nie stać tak na mikrofon wyrzucić. No ale mam co mam i używam to najlepiej jak mogę, nie? Jak potrafię. Oczywiście też nie używam tego do pełnego skuteczności, no bo nie jestem mistrzem w używaniu tego, ale próbuję się uczyć coraz lepiej ustawiać, ustawienia jakie zrobić, jak edytować, montować, jakie takie rzeczy, nie? No i młody pokazuje dla mnie, cały czas próbuje mnie namówić, żebym w League of Legends grał. Ja mu powiedziałem, że ja tej gry nie lubię, a on nie daje się, wziął nawet na polskie, przetłumaczył i pokazuje mi, że po polsku. Nie daje mi spokoju z tą grą. No ale ja nie lubię tej gry, nie podobają mi się takie gry, to nie będę grał. Wiem, że w Polsce ta gra jest popularna, bo na dużo polskich kanałach widzę, że to nagrywają ludzie, czyli musi być popularna. Ale to nie jest dla mnie, także no nie będę tego robić, nie? Tak jak mówiłem, robię co chcę. No okej, wracamy się do tematu. Czyli mikrofon. Mikrofon jest bardzo potrzebny. I najlepiej nagrywać oddzielnie głos gry i oddzielnie głos, co mówisz. Z tego powodu, że jak robisz później montaż, to jesteś w stanie ustawić, jak głośno gra, jak głośno ty, żeby jak najlepszy balans znaleźć. Tak jak wiecie, moje filmy nie są perfekcyjnie jeszcze ustawione. Ja cały czas szukam tego balansu dobrego znaleźć i znaczy nie jest tak, takie proste, bo każda gra jest inaczej. I nawet w tej samej grze w danym momencie jest inaczej. Zależy od momentu. Jak powiedzmy dużo strzelania, no to głos mój powinien być głośniejszy. Jak nie ma strzelania, no to cichszy powinien być. Także to jeszcze szukam tego dobrego balansu. Może znajdę którego dnia. Zobaczymy, nie? Każdy dzień to nauka. Są oczywiście inne mikrofony. Są mikrofony, które od razu pod komputer można podłączyć. Ale ja bardzo polecam taki mikrofon jak ten. Jest parę różnych firm. Ja dla was na dole dam linki na Amazon,
To będą moje oczywiście affiliate links. Jeżeli kupicie przez nie, to ja dostaję mały procent. Nie musicie przez to kupować, możecie kupować przez własny. Oczywiście ja, jeżeli użyjecie mój link, to dziękuję Wam bardzo za użycie go, bo mi pomaga, ale nie jest to wymagane, tak jak zwykle, nie? Z tego powodu polecam takie sprzęty, nie zwykły mikrofon, że on od razu nagrywa, czyli nie musisz podłączać go pod komputer. Przepraszam. I możesz go zawsze ze sobą wszędzie wziąć. I alternatywnie, jak chcesz go użyć jako mikrofon, to jest tutaj wejście USB i są zwykłe te wejścia, tak jak na słuchawki, i możesz podłączyć go pod komputer i używać jako zwykły mikrofon. Czyli w jednej rzeczy masz dwie, trzy rzeczy od razu. Wiele użytków masz, czyli bardziej za te pieniądze się, bardziej ci te pieniądze się zwracają za ten zakup. Czyli pierwsza rzecz, co polecam do zakupu, to jest to. Dużo ludzi może się spytać, czemu to, a nie pokazuje nagrywarki. No bo tak jak mówię, dźwięk jest, prawdę mówiąc, bardziej ważny niż obraz. No ale następna rzecz, co będziemy rozmawiać, to porozmawiamy o nagrywarce i później o słuchawkach. Okej, dzięki Wam za oglądanie, życzę miłego dnia, na razie.